Pierwsze targi dostępności rozpoczynają 7 listopada o godzinie 9. Zapraszamy wszystkich. Co to znaczy właśnie wszystkich? Zapraszamy organizacje pozarządowe, które współpracują z osobami niepełnosprawnymi, które wiedzą, co to jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy same osoby niepełnosprawne, żeby zobaczyły ten świat techniki, który poszedł, pomocy, który poszedł w kierunku adaptacji, czy to osób jeżdżących na wózkach, czy to osób posługujących się elektroniką. No, spektrum tego techniczne jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. To także będzie spotkanie na temat pracy dla osób niepełnosprawnych, czyli tutaj Urząd Pracy będzie się wypowiadał, jakie potrzeby rynku, jakie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ten świat będziemy się starać przedstawiać osób niewidomych, osób głuchych, ale także będziemy mówić o aspekcie ekonomicznym, społecznym. Powiemy o tym, skąd brać środki, czy sięgać po środki związane z zapewnieniem dostępności, zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji czy organizacji, ponieważ tych źródeł jest naprawdę dużo, nie o wszystkich wiemy i to powoduje później, że rzeczywiście te koszty dostępności wydają się czasem zbyt duże, a czasami zdarza się tak, że moglibyśmy zastosować rozwiązania tańsze i lepsze i bardziej efektywne, ale brak wiedzy na temat tych rozwiązań powoduje, że inwestujemy środki w rozwiązania, które są droższe i niekoniecznie zmniejszają samą dostępność. Będziemy o tym mówić zarówno w tej sferze odbiorcy indywidualnego, czyli gdzie można składać wnioski na przykład o dostosowanie mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również i instytucjonalnego, takich jak chociażby pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zrodził się pomysł, żeby zrobić coś większego, zaprezentować pewne możliwości edukowania i zaprezentowania innych form faktycznie, które się wiążą oczywiście z tą dostępnością, czyli ta architektura i ta wiedza i urządzenia i oczywiście edukacja, tak, która ma jakby nam zobrazować, że niepełnosprawność nie wiąże się tylko i wyłącznie z toaletą, windą czy podjazdami, tak jak to już zostało dzisiaj powiedziano i wybrzmiało nawet kilka razy.